Nazywam się Bartosz Kmita, jestem osteopatą. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tak zwanych migrenowych bólach głowy. Bóle te mają różny przebieg, mogą trwać kilkadziesiąt minut, ale mogą trwać nawet kilka dni i mogą mieć przebieg bardzo ostry. Związane są również z objawami towarzyszącymi w postaci tak zwanej aury, mroczków, nudności, wymiotów. Często pochodzenie ich jest naczyniowe, również związane z przestymulowaniem współczulnej części autonomicznego układu nerwowego. W kontekście terapii osteopatycznej bardzo istotne jest zrównoważenie napięcia w okolicy górnej części klatki piersiowej, czaszki, szyi, tak aby ośrodkowy układ nerwowy mógł być prawidłowo ukrwiony. Dzisiaj krótko na temat migrenowych bólów głowy. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka.